Biedrzeńska boi się mężczyzn. Pierwszy zostawił ją z noworodkiem. Kolejni nie byli lepsi. Adrianna Biedrzeńska to aktorka uwielbiana przez polską publiczność. Od lat gra w barwach szczęścia i ma na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych. Niestety w życiu prywatnym nie układało jej się najlepiej. Nie tkwię obecnie w żadnym związku i nie mam zamiaru tego robić. Po moich doświadczeniach boję się mężczyzn. Nie chcę żadnego męża. Mówiła kilka miesięcy temu w Vivie. Trudno jej się dziwić. Pierwszy mąż zostawił ją kilka dni po urodzeniu dziecka, drugi okazał się oszustem finansowym i skłócił ją z córką. Trzeci partner również zawiódł jej zaufanie i złamał serce. Adrianna Biedrzeńska swojego pierwszego męża poznała w czasach studenckich. Maciej Robakiewicz, aktor znany z takich produkcji jak Glina, Wojenne dziewczyny, Prawo Agaty czy M jak miłość, na początku studiował na Politechnice, ale jednocześnie występował w filmach za Nussiego. W latach 80 skończył łódzką filmówkę i kontynuował karierę aktorską. Ożenił się z Biedrzyńską, niestety po 10 latach ich związek rozpadł się z hukiem. W 1994 roku aktorka urodziła córkę Michalinę, co dla Robakiewicza było sygnałem, że czas się wycofać. 10 dni po urodzeniu dziecka usłyszałam od ojca Michaśki, że nie jest już mną zainteresowany. Ani mną, ani naszą córką, wyznała aktorka na łamach Dziennika Wschodniego. Biedrzyńska była kompletnie załamana, ale wkrótce w jej życiu pojawił się inny mężczyzna. Marcin Miazga okazał się przykładnym mężem i ojczymem, którego Michalina nazywała tatą. Niestety on również zawiódł zaufanie Biedrzyńskiej. W 2003 roku wybuchła afera finansowa, w której mąż aktorki został oskarżony o oszustwa. Cień padł też na Biedrzyńską, która w końcu zdecydowała się na rozwód, czym ściągnęła na siebie gniew córki. Michalina, która również została aktorką, klan, psy 3 kontrola, Tonia, nie mogła wybaczyć mamie rozstania z ojczymem, którego traktowała jak ojca. Kilka lat po rozstaniu aktorka związała się z Sebastianem Błaszczakiem, na zdjęciu, którego poznała w Kanadzie. Mężczyzna trwał przy niej w trudnych chwilach. Mój Sebastianie, ty najwięcej przeszedłeś ze mną. Kocham i dziękuję za wszystko, pisała Biedrzyńska w sieci po walce z guzem mózgu. Niestety i on okazał się niegodny zaufania. Biedrzyńska wiedziała, że błaszczak ma dzieci i żonę w Kanadzie, ale zapewniał ją, że rozwód jest tylko formalnością. Problemy zaczęły się po wybuchu pandemii, gdy mężczyzna poleciał do Kanady odwiedzić dzieci. Początkowo zwodził ją, że przez restrykcje nie może wrócić do Polski, ale w końcu bolesna prawda wyszła na jaw. Biedrzyńska miała się dowiedzieć od znajomej, że błaszczak zostawił ją dla bogatej wdowy, z którą zamieszkał w Kanadzie.